Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Halloween w Brick Ricks i jest ze mną Joszelka. Hejka! Szybka autopromocja, moi drodzy, 23 października wystartował w końcu mój sklep. Wiele wzorów, kolorów i ponad 58 różnych produktów. Od naklejek, po kubki, koszulki, bluzy, a nawet plecaki czy torby. Każdy produkt jest robiony na zamówienie w Niemczech, według ich standardów jakości. Co więcej, jest to jeden z trzech producentów na świecie, którzy współpracują bezpośrednio z YouTube. Dlatego możecie zobaczyć bezpośrednio na moim kanale kilka setek moich produktów. Co więcej, od startu sklepu przez 2 tygodnie jest 15% rabatu dla wszystkich. Aktualne rabaty wyświetlają się bezpośrednio na sklepie. Wystarczy wybrać. Koniecznie obczaj, co jest aktualnie na sklepie. Link w opisie. Dobra, słuchajcie, o co chodzi? Słuchajcie, mamy piękną pogodę halloweenową w Brick Ricks. Mamy policjantkę Joszelkę. I mamy tak. Również złodzieja Pawełeła Kotełeła, który jest przebrany za czarnego... w czarną postać, jakąś taką tutaj kryminal, coś, nie wiem co to w ogóle jest, spluwę w ogóle mam, szaleństwo totalne i jeszcze gorsze szaleństwo, że mam z tyłu trumnę i w środku czy coś tam jest? No właśnie, otworzyłem tak, coś tam w jest. Momencie, ogólnie trumna jest otwarta. Tak, można ją podnieść? No, u mnie leży obok, w sensie ten... Czekaj, no to ja, teraz ja tam... Teraz stoisz ja tam... na wieku. O, czekaj, ja zaraz sprawdzę. Dobra, podniosłem. Ale u mnie tu już na ziemi leżało. O. O rany, tu faktycznie jest jakiś Dracula albo coś. No to go nie budź, to jest Snape, Severus Snape. Ej, faktycznie jest tego z Harry'ego Pottera normalnie, ale czad. No i oczywiście z tyłu mam dyńki i to wszystko, że tak powiem, buchnąłem. Aha. Więc 5 minut dla ciebie mniej więcej. No dobra, pozwolę ci ewentualnie trochę odjechać, bo... Ewentualnie trochę bardzo, odjadę. Bardzo powolny jesteś, albo jednak, nie wiem, muszę cię rozwalić? Jak chcesz. Dobra, a dawaj wtedy nie. W żadnym wypadku ci nie oddam, haha, manewr wymijający. Zostaw dynię! Jest, no patrz, i... patrz, dobra, jedną dynię ci oddam, patrz. Dobra, drugą nie. Też ci oddam w sumie, ale tego truposza... Wow, dynią obrywałem. Ej, ale u mnie to... Nie, co z tą synchronizacją? No, synchronizacja na pewno leży. Co ty robisz? Mój wózek! Dobra, słuchajcie, liczcie oczywiście, kto więcej razy zatrzyma drugą osobę. I mamy tylko tego Snape'a, więc cóż poradzić. Tak. Ja jeszcze dodałem, nie pamiętam, jak się teleportowało. Na F możesz, że tak powiem. Albo możesz backspace, to sobie naprawisz auto w razie czego. Tak jest, dawno nie graliśmy, była długa przerwa. Ale jest Halloween, więc warto wrócić do pewnych tytułów, przynajmniej na sekundę. Albo na 20 minut. Bo... tak. A, myślałam, że to sekundę w odcinek. Nie, nie, w żadnym wypadku. Ej, ale mocne to... Wow! Czy ja się odwrócę? Nie. No, bałam się, że niestety chyba zostałem pokonany w tym momencie, dobra. Już chciałam w ciebie jeszcze raz wjeżdżać. Ja ci dam jeszcze raz wjeżdżać. Dobra. Dobra. Oczywiście mamy jeszcze też w razie czego większy samochodzik, który później wykorzystamy. No kurczę, wieko mi spadło! Severusie! Nie wypadaj! No i niestety, dobra. Drugi raz? Dobra, podejście numer któreś, mam nadzieję, że zgubię cię w tej mgle po prostu. Aha, no tak. Patrz, 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 patrz teraz, przyspieszę, czekaj, przyspieszam. Uwaga, patrz, rozwalę cię! Ła! Dobra, Joszelka rozwaliła się właśnie w tym momencie o ścianę. I nie widzi pewnie, czekaj, ja jeszcze w ogóle wyłączę pewnie światła, żeby mnie nie widziała. Ale światła ci nic nie dadzą. Oj, tam nie wygłupiaj się. Patrz, czekaj. A ja jestem po tajniacku, nie słychać mnie. Yeah! Co po tajniacku? Patrz, jak tu manewry wymijające i w ogóle takie różne. Dobra, włączę światła, bo takie ładne żółte są, to wiesz, mega fajna sprawa, no nie? No zostaw moją przyczepkę! Co ty robisz? Przestań na mnie wjeżdżać! Robię ci źle. O rany, no i przewróciła mnie, no. Dobra, w drugą stronę. Pyk, proszę bardzo, uciecz. Czekaj, 3 razy już mnie ten liczyłaś, czy nie? 3? Na pewno. Nie, nie, 2, wydaje mi się, że to były 2 razy. 3. Albo tylko raz. No, o, więc... Parubo, tak sobie liczysz, potrafisz? Tak sobie liczę, ja tak potrafię liczyć, ja matematyka trudna rzecz.
No, dokładnie. To bez Dyni będziesz jechał. Chciałabyś, patrz teraz, patrz jak uciekam! Niemożliwe, uciekłem z dyniami już! Ale ja mam tutaj dwie dynie twoje. Co ty mówisz? Jak ja mam tutaj? One cały czas u mnie są. A u mnie już wypadły. Dobra, one prawdopodobnie się rozmnożyły. A twoja przyczepa powinna się turlać! Okej, okay. Więc... Joszeka... Nie rozumiem tej fizyki. Joszeka prawdopodobnie nie trafiła, albo trafiła tylko w swoich myślach. No nie, przestań! No i paruba jesteś, tyle ci powiem. O, rany. No jedziesz! No, utknąłem! Nie mogę wyjechać! O, Joszelka się zapaliła! Halloween, płomienie, to jest to! Dobra, uciekam, patrz, płonące, płonie, ale jadę dalej, trumna mi się jara. To jest tak zwana kremacja, no ale dobra. Wiesz co, to nie... Co? Przestań, oj, 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 oj. Trochę boli. Boli. Dobra, więc prawdopodobnie chyba to było zatrzymanie któreś... Przepraszam, ale zrespiłaś się we mnie, znaczy na odwrót. Dobra, dawaj, czekaj, zamieńmy się. Zamieńmy się. Teraz ja będę ścigającym. Aj, nic pan. Myślił sobie. No, dawaj, uciekaj. Kliknij sobie L, żeby światełka były ładne. No nie, ja oczywiście mam spluwę. Ale po co spluwać? No bo jestem uzbrojony policjant. Ale nie było mowy o spluwie. No bo nic nie pytałaś. A ty nic nie mówiłeś. No ja nic nie mówiłem, no ale to chyba logiczne, że policjant może użyć tego bezpośredniego przymusu. Kazał mi włączyć tą grę po... Wszystko się rozpaliło! Jak ja to lubię, naprawdę. Po pół roku kazał mi włączyć tą grę, nic nie powiedział. Wszystko, zawsze tak robi, no. Co ty mówisz? A idź, pan uciekam od ciebie. Czekaj, bo nie mogę włączyć syren, mam spluwę. Nie obchodzą mnie twoje syreny. Nie jesteśmy na morzu. No bez jej, nie mogę, dobra, będę strzelał. Zatrzymać się, policja, NCIS. Tu radiowóz 212-96-84. Włącz te syreny, bo cię nie słyszę. Potrzebuję wsparcie, potrzebuję wsparcie. Syreny sobie włącz, bo cię nie słyszę. Co, cię włączyć? Syreny. No właśnie chciałbym, ale jest problem. Bo ja na syrenach wyjmuję pistolet. Aha, przykro mi. O nie, o. Dobra, włączyłem, jest, udało się. To nie ten klawisz był. Dobra, zatrzymać się, wsparcie potrzebne. Kod 69. Ucha? Pościg za dyniami. Się przewróć. Przewróciłem się! Nie, Rona, chyba dawaj mi to. Zostawiłam cię, ty dynie. Dziucha, pa, pa! Myślałby kto. Patrz, jak rozwalam! U mnie to dalej wszystko jest tak samo. Co ty mówisz? U mnie powozu nie ma. O. Pięknie! O, ewentualnie mnie przewróciłeś. Dobrze, zatrzymać się! Ręce do góry! Nogi w dół! No to spadaj. Coś ci się stało chyba, prawdopodobnie. Prawdopodobnie potrzebuję tej trumny, którą mam z tyłu. Chyba prawdopodobnie... Co? A co? Dobra, okej. Okay. Dobra, jadę. NCIS, zatrzymać się. Czekaj, blokada drogowa. Patrz. Uda mi się, gdzie jest mój pistolet? Będę strzelał ci w silnik. Zobacz, zatrzymam cię! Ej, muszę... Stop! Stop! Przestań, nie rozjeżdżaj policjanta, to nielegalne! Przynajmniej trochę. O, ty łobuzie, tak? Proszę bardzo. Ci wjadę na dynię, to zobaczysz. Patrz na to, o nie. Masz dynię. Jest ze sobą. O, rany. Dobra, ja myślę, że pora chyba zamienić samochód na lepszy. A teraz jak już sobie radzę, to teraz nagle pora co? Zamienić samochód. Tak? Radzi sobie? Proszę bardzo, radzę. Zobaczymy, proszę bardzo, proszę, już. Ale samochód zmiany można zrobić. Nie, w żadnym wypadku ja już jadę, patrz, ci pokażę, jak ty sobie nie radzisz. No i co to, co jest? Chciałam tam wjechać, ale się okazało, że tam za no ja nawet, wow, nawet nie musiałam dojeżdżać. Okej. Okay. Dobra. Budynki spłonęły. Ej, budynek spłonął faktycznie. Dobra, zamianka, czekaj, daj mi tego, ja wezmę tutaj, o, cyk. Tego łobuza tutaj skasuję, ale w zamian za to mam znacznie większą. No tak, najlepiej. Spróbuj zatrzymać to. No, powodzenia. No musiałabym mieć tutaj takiego dużego... Duży ale fajnie, po jaki duży, normalnie to jest ciężarówka, taki duży prawie. Ale ja mam niby zatrzymać? Już ci dynia wypadła ogólnie. Chyba topie.
Chyba, no, żeś nie wzięła po prostu pigułek. No ale weź, no jak ja mam cię nawet dogonić nie mogę? Co ty mówisz? No... Chcesz się zamienić? Co? No już... Dobra, już czekaj, dam ci lepsze auto. Dam ci lepszy radiowóz, weź sobie skasuj, przytrzymaj Dileta. Dileta trzymaj i pa. Dostaniesz najlepszą fiurę, jaka w ogóle ale policyjna była. Ona jest mega. Mega szybka i tak normalnie taranuje wszystko. Tylko widzisz, ona tak, jest bardzo szybka. Tak, ona jest mega szybciutka, więc musisz po prostu patrzeć jak jedziesz. Czekaj, gdzie tu w prawo pojadę może. Znaczy w lewo pojechałem. Ja nawet nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś ogólnie. No właśnie o to chodziło, żeby cię zgubić. Nie, ja nie chcę tej fury. Nie chcesz? Nie chcę. Jeżeli ja mam na każdym zakręcie wypadać, dlatego że on, ja próbuję się zatrzymać, on przelatuje kolejny skrzyżowanie. No to ja chodź tutaj. Dam ci w takim razie inną furę policyjną, jak tej nie potrafisz poskromić. Nie chcę. To co? Czekaj, to może. A dam ci tego, patrz, to będzie taki większy. O. Dobra, myślę, że teraz będzie lepiej, tylko chyba ktoś mi dynię rozwalił. Zwany przeszczepem i oszelką! Jak tu się wchodzi? No gdzie tu jest E? No to F2 sobie kliknij się, teleportuj tam. A ty, oszelka, kombinujesz normalnie. Ty kombinujesz. Jak kuń pod górę. Ty kombinujesz. I tu w Halloween. Pod górę. No. O tu. Pa, tu się chowam, nie ma mnie. O nie, zobaczyła! Ach, to jest nielegalny no pościg! Znowu mam jakieś coś. Masz wyłączone koguty i w ogóle! I syreny i nie już? Słyszę cię! Gdzie jest twoja syrenka, ja się pytam? Jak tu się wyciąga broń? Na V! Na V? Tak! V i się wyskakuje pistolecik. O, to się nazywa dzika ucieczka. Joszelka. Ta, w momencie, w którym ja nie mam pojęcia, jak się prowadzi samochód, to tak. No jak no? Jak to nie wiesz, jak się prowadzi? Jeżeli tu jest tyle skrótów klawiszowych... No ja to jest prosta pojęcia, gra, który... przecież jest tylko symbolicznych... Po pół roku 100... Dobra, dawaj, zamieniamy się, patrz, jedź tym. Zamiana, wysiadaj. Ja już się nauczyłam, co trzeba zrobić. Tak? Pan. No to czekaj, muszę sobie naprawić, no jak to tak? Joszelka się nauczyła bycia po... Jo! No. Jo! Dynia ci wypadła. A tam kij z dynią. Ja tu uciekam, bo tu policjusy gonią. Ja tu mam dynię. Jesteś na zderzaku. Tam jesteś na zderzaku. Wow! To się przewraca się. Czekaj, muszę przejechać. No przesuń się, tylko nie w twarz. Nie szalej w buzie. Tak, podoba mi się to. Podoba mi się to. Okej, udało się. Ale to fajnie przyspiesza szybko nawet. Mega turbo przyspieszenie, tylko nie mogę za bardzo przyspieszać, bo jak za bardzo przyspieszę, będę chciał skręcić, to jest po prostu lipa. Mi też dajesz sobie cały czas takie autka. O. Dobra. Co? Przestań. Joszelka. Nie tak się umawialiśmy. No ale ty... O, dobra. No co jest? Urwa mi kuko. Kuko mi urwała. Nie, dobra, zamiana, dawaj. Nie, nie, zamiana, dawaj. Wysiadaj. Joszela, wysiadaj. Ale jak to wysiadaj? Gdzie? Wysiad, Joszelken. Czekaj. Tyle ci powiem. O. Dobra. Podejście numer 2. Tym razem Joszelka ucieka. Proszę bardzo. I lecimy z tematem. Nie, nie możesz tak szybko jechać, Joszelka. To auto ma ograniczenie. Ma ograniczenie, po którym się po prostu przewraca. No właśnie mi przykro, że się przewracasz. Wow! Wow, ale fajnie się rozwaliłaś! Pierwsze co zrobił to wybuch. Nie, to ty wybuchłaś. Przecież ty wybuchałaś. Czy ty mu stoisz w miejscu? Co się dzieje? Joszelka? Musiałam się zespić jeszcze raz. Ty musisz uciekać. Bo się ja tu mam policyjne radio, bo z tej dynia ci wypadło faktycznie. No i co z tego, że muszę uciekać? Weź co, idź pan stąd. O rany, ej, ona ma zniszczalny samochód. Nie, czekajcie, ja ten samochód kasuję. Biorę ten samochód, który Joszelka nie mogę opanować. Nawet, ale ty mnie nawet nie bijesz. Ja wiem właśnie, to jest bardzo źle po prostu. To ty czemu mówisz mi zniszczalny samochód, jak mnie nawet nie bijesz? Co ty mówisz? No, nie uderzysz mnie nawet. No. O nie, no bez jej nie zniszczalna furtka.
Dopiero na Zenek zbudował niezniszczalną furtkę jakąś. To jest? Co to jakieś klocki tu leżą? Ty mi rozwalasz samochód? Nie. Teraz. O, się zarajarała. Zarajarała się. Dobra. To co jest? Samo zapłon mam. Wow, budynek się posypał! A ja pojadę dalej. Widzisz, ja tak ja normalnie tutaj biorę po prostu policyjny radiowóz, który normalnie zatrzymuje wszystko. Patrz na to. Dzięki, że mnie zrzuciłeś. No trochę. Ale ty kółek nie masz. Dziocha, stój! I czemu ona lata? Co to jest grane? Ja się uczę latać. Jakim cudem ty latasz, ja się pytam się. Bo to jest Halloween, to wszystko jest możliwe. Czarownica! Czarodziejka, niech będzie. No, ja czarownicę zaraz. No i tyle w temacie. Joszaka chyba się wyrąbała. Ojej! Dobra, czekaj, spokojnie, policja goni. Patrz na to. Pyk! Ty normalnie jestem jak pocisk. Jak pocisk i nie mogę się zespić w tobie nawet, patrz teraz, puf! I klocki się posypały, ale fajnie, nie? Wszyscy się cieszą! Aż mi się kichać chcę. Aż ci się dynie po prostu, ten, wypadły. Dobra, Joszelka, ja myślę, że tutaj to musi być... okej. Okay. Pytanie, jak kasuje to auto? Patrz teraz, zrobimy taki mały myk. Nie, się boję. Zrobimy coś takiego. Halloween, czyli dwa auta dyniowe. Pytanie, którym chcesz jechać? Obojętnie mi to już, w sumie. Który chcesz? Obojętne. Większy czy mniejszy? Zależy do czego? Będziemy się zderzać. A. Będziemy się gonić. Tak samo, tylko że będzie dwóch dostawców dyń. A, okej, okay, no to jedź. Ja? Aha, dobra, okej. Okay. Tylko napraw sobie, bo dynie ci wypadły. Nieprawda, ja je mam. Dobra, ale ruszyłem jak z kopyta, normalnie. Oho. Zostaw moje dynie. O, Joszaka sobie chyba nie radzisz tam. Trochę za duże auto, co? Schodat. Wow! Ty masz jakieś małe. Koło ci wypadło. Zrespiłem się w tobie. No, uciekam! Uciekam! Joszaka, się zgubiłam. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Jak to zgubiłaś się? Jak się można zgubić w tej grze? Gdzie ty jesteś? No, na mapie możesz mnie ewentualnie znaleźć. No właśnie szukam, czekaj. Jak się rozpiło? Tak. Bo twoje auto jest nieoznaczone, nie wiem, ty nie masz auta. Ja! Halo, gdzie jest? Z tyłu pojawiła się! Szybko! No nie, no ale to tak, wiesz, ze spędu wjechać w trumnę, to tak nieładnie. Respię się. Czekaj, źle. Jeszcze raz, dobrze! Pięknie, w drugą stronę ustawiam, czekam, muszę włączyć wyższy bieg. I szybciej pojadę trochę. Muszę cię zobaczyć w tej mgle. Oho! Dobra, już jaka się posypała. Ty się posypałeś. Nieprawda, ja normalnie jadę, mi się nie stało. Aha, no i to jest cała synchronizacja tej gry. To jest magia Brick Ricksa po prostu. Mhm. Jeden widzi co innego, drugi widzi co innego, no nie? Trzecie. Co? Jak? Co trzecie? Trzecie koło. Nie, w żadnym wypadku. Trzecie koło wozu chyba. Chyba piąte. No chyba, jak to? Gdzie skręcasz? No przestań mnie przewracać, no! No i się obraziłem, ci powiem, wiesz? Zamienimy się, dobra? Zamieniam? Proszę bardzo, zamieniamy się, patrz teraz. Dawaj, no, rób to. Wciskaj się tam do tego. Ale jak ja mam to wejść, jak... Co, bo do góry nogami samochód ten leży i to jest problem? To jest bardzo duży problem. No i uwziął na mnie. Co się uwziął? Ja się uwziąłem? W żadnym wypadku. No i wziął się, uwziął na mnie. Bo masz naczepę w naczepie u mnie. No i co z tego? Patrz teraz. Czekaj, ja tu włączę sobie światło, żebyś widziała, że ja tu jadę, nie? Czekaj, ja włączyłem, teraz włączyłem. O, dobra. No, co tam, Joszelka? Ale co? Gdzie tam twoje dynie? Jeszcze twoje dynie mam. No, dobra, już jednej... Dobra, obie straciłem, tylko to powiedziałem. Patrz na to. Pyk i przewrócona! Okej, okay, to ja się odwrócę, a ty się zaraz... Dobra, wiesz co, zróbmy tam na czołówkę. Idź na czołówkę? Na czołówkę, idź na drugą stronę. O. Będzie trochę, powiem ci, niekomfortowa sytuacja w tym momencie, bo ja nie potrafię się teraz tepać w tym momencie. Klikasz F i te przytrzymujesz shifta i no tam sobie ustawiasz. Widzimy się za pół godziny. Dobra, to wyśmień całą, to ja ci ustawię. O, tylko, dobra. Hop.
Masz, okej, okay. Na F2 się tam wbijesz. Nie do tego auta. To było nie pierwsze. To, nie tutaj. To było jako pierwsze. I najgorsze to jest to, że nic nie widać, nie? Jedź jakby co środkiem. Ale to już mogę jechać? Nie, czekaj. Pociąg, czekaj! Dobra, bo mi się pociąg urwał. Dobra, 3, 4. Dobra, jedziesz środkiem, dosłownie środkiem ulicy. Za chwilę powinniśmy się spotkać. O, widzę twoje światła. Dobra, nic nie naprawiaj, zobaczmy zniszczenia! Ja jestem w sumie cała. Nieprawda, twoje auto płonie, ty też się palisz, wysiadłaś, widzę. Nieprawda, nie wiem. Moje auto było dynią w sumie chyba. Bo totalnie zniknęło. No nie? Totalnie. Tak jakby. Dobra, wiesz co, zróbmy jeszcze raz. Podejście numer 2 zdecydowanie. Także ja już ustawię tą dynię. To teraz dynię ustawię tutaj. Chcesz dynią mi... albo nie, dobra, pojadę dynię. Albo... czekaj, dobra, okej. Gdzie jest drugi samochód? Muszę do niego wsiąść. Nie możesz. O, dziękuję. I ustawię ci samochód tutaj przy torach w miarę blisko, o. Dobra, wsiądź sobie do swojego. Ja mogę do swojego. Wsiadaj do swojego. Poczekaj. Sekunda. Okej, i co? I rozpędzamy się, nie? Mhm. Dobra. 3, 4. Pociąg. Ale co ty ciepiesz? Co się stało? Co? Tym ty ciepiesz. Ja? No. Wow! Ale mnie wystrzeliło. Chyba wystrzeliło całą mapę. Ej, totalnie pod mapę wpadłem, faktycznie. Ja też. Dobra, zobaczmy co tu w ogóle. Ej, szczątki są wszędzie, totalnie. Na to wychodzi, że... A, bo to są dynie? Nie, to płonące szczątki, że zdecydowanie. Dobra, moi drodzy, tym sobie już macie, kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Pa pa, następnego! Ojejku. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.